To ja, Premierowy Music. Dzisiaj poznacie najgorętszy muzyczny duet tej wiosny. A powiem wam dlaczego. Kiedy posłuchałem po raz pierwszy ich debiutanckiego albumu Jutro, stwierdziłem, że są super i nie może ich zabraknąć na fotelu Music Gość. Robią super muzykę, jest to miejska muzyka dla każdego. Na spacer, na domówkę, na spotkanie ze znajomymi, na podróż autobusem. Jest naprawdę wtedy świetnie. Dzisiaj poznacie duet Ala za Stary, czyli Ale Boratyn i Jakuba Sikorę. Zapraszam! Nienawidzą, kochają znów, chcą czegoś więcej, brak im słów. Wyświetlany cyfrowy raj nie będzie wiecznie trwał. Nie chcemy wcale rozglądać. Pierwsze pytanie o wasz pseudonim artystyczny, który tutaj zaprezentowaliście nam, Ala za Stary. Wiesz co, no to jest po prostu jakiś taki wynik jakiejś takiej młodzieńczej, spontanicznej akcji w pierwszym moim zespole, który miałem, jak miałem chyba 19 lat czy 18, to wymyślaliśmy sobie wszyscy pseudonim i mój pseudonim brzmiał właśnie Tuol. Później spolszczyłem go na za Stary i to można do tego potrzebać wiele różnych znaczeń, ale właściwie myślę, że to nie ma większej potrzeby tłumaczyć, co to znaczy. Po prostu tak jest. Słuchajcie, wiem że też, że jesteście parą. Jak to przekłada się to, że jesteście razem na właśnie tą sferę artystyczną? Myślę, że sobie jakoś wypracowaliśmy system pracy i w ogóle życia wspólnego i tworzenia muzyki. Chyba sobie radzimy w ten sposób, że większość czasu pracujemy jednak osobno i przekazujemy sobie po prostu pomysły, jakby prezentujemy je sobie, jak już są na jakimś takim dosyć zaawansowanym stadium i chyba wtedy jest lepiej niż tak jakby na bieżąco cały czas być w jakiejś takiej burzy mózgów, to nie działa. Więc. I uważacie, że sprzyja to, że jest się w związku, sprzyja temu, co tworzycie? Że wpływa to na większą wartość tego, co robicie? Tak, myślę, że znamy się dosyć dobrze i też potrafimy się przed sobą otworzyć i w związku z tym się też nie wstydzimy siebie i też nie staramy się sobie przypodobać, tylko po prostu każdy z nas jakoś tak twórczo może być swobodnym. Tak, tak, że wydaje mi się, że możemy być dużo bardziej szczerzy na takim pierwszym etapie. No i później się jakby umacniamy w tym, że to są dobre pomysły na przykład i doprowadzamy to do końca. Mhm. I też często się kłócimy, ale to nie oznacza, że to jest coś złego, bo dochodzimy po każdej kłótni, jakby mam wrażenie, że robimy krok dalej. Mhm. Okej, a jeszcze teraz takie mam do was pytanie, bo każdy z was ma jakąś przeszłość artystyczną ze sobą i występował w różnych konfiguracjach muzycznych. Tak nawiązując też już do waszego utworu z płyty Jutro, Bibeloty, śpiewasz tam, ale także w bałaganie dostosuje się, w szufladzie znajdziesz mnie, być może nie będę otwarta na wszystko, chętna, zabawna. I powiedz mi, czy to trochę ta piosenka, ja to tego odebrałem, jakby chęć takiego może wytłumaczenia się, chociaż wytłumaczenie się nie wiem, czy jest dobrym słowem, na temat przeszłości. To znaczy, może nie tak, że ciągnie, ale to jest ciekawe pytanie. To znaczy, to jest jakieś takie powiedzenie, staniecie przed samą sobą i powiedzenie sobie, że jakby takie odetchnięcie i z ulgą i powiedzenie sobie, że nie trzeba tak bardzo się starać sprostać własnym jakimś oczekiwaniom i tej swojej wysoko postawionej poprzeczce. A mam wrażenie, że będąc jako tak młoda osoba w zespole, gdzie to było dużym sukcesem i dużo się działo bardzo i byłyśmy postawione w takich różnych sytuacjach, które dzieci normalnie mogą sobie nie poradzić, tak? Jest to po prostu, było to ciężkie zadanie dla nas. Więc myślę, że to jest jakaś taka kontynuacja właśnie trochę taka terapia, po prostu spojrzenia też na tą przeszłość. Pytanie do was, album Jutro. Czym dla was jest w waszym dorobku artystycznym? No, u mnie to zmienia bardzo dużo. To znaczy, to jest chyba taka pierwsza płyta, którą wydaję.
nad którą miałem tak dużą kontrolę. I wydaje mi się, że jest to też trochę ścieżka, którą chcę podążać dalej. Więc dla mnie na pewno czuję się teraz w dużo większym stopniu spełniony niż wcześniej. Jest dużo mniej rzeczy, w których dużo mniej takich jakby pól, w których mogło dojść do jakiegoś przypadku, w których mogło wydarzyć się coś, czego na co nie miałem wpływu muzycznie, więc czuję, że na pewno to jest najbardziej moja płyta ze wszystkich, które zrobiłem. Chociaż jest też Ali płytą, ale w tym sensie, że jakby no, realizacja, produkcja i nawet w pewnym sensie miks był, pomijając pomoc Marcina Staniszewskiego, był gdzieś tam mój. No właśnie, to Jutro, ten tytuł albumu Jutro. No to jest, znaczy my nie chcemy za bardzo nic powiedzieć, raczej chcemy się zapytać naszych słuchaczy. Wychodzimy z nich do nich z pytaniem, to jest otwarte. I chcemy ich pobudzić do tego, żeby może jakąś odpowiedź na to znaleźli. Jaki będzie to jutro. I w sumie dużo, dużo zależy od nas. Kasia Nosowska śpiewała Jutro jest dziś. To jest dla mnie ta odpowiedź na temat tego, co wyśpiewacie. Że to wszystko ma, że to, co może być jutro, ma wpływ na to, co jest dzisiaj. Nie? I dzisiaj mam na to wpływ. Tak, i dzisiaj mamy wpływ na to, co będzie jutro. Więc to jest takie po prostu zazębienie się. Czas premiery. W zeszły piątek była premiera płyty. Macie jakiś pomysł na koncerty w live streamie? Tak, na pewno będziemy się przygotowywać do takiego koncertu online. Tak. To nie będą na pewno, to nie będzie wiele koncertów, ale i na razie nie mogę zbyt wiele powiedzieć, ale na pewno zagramy coś takiego. I na pewno jakby skorzystamy z tej sytuacji, w której jesteśmy, że jednak spędzamy większość czasu w internecie. Chociaż no już zaczynają się sklepy otwierać, kawiarnie, więc możliwe, że i kluby za jakiś czas się otworzą i miejsca kulturalne. Zobaczymy, miejmy nadzieję. Ale może to się dobrze złożyło, że teraz wszyscy trochę są w takim wyciszeniu, zatrzymaniu i może dzięki temu też więcej niż jeden raz posłuchają naszej płyty. A też co do koncertów, na szczęście trochę zdążyliśmy pobrać ich wcześniej. Też z tym materiałem, więc nie jesteśmy tak bardzo... Oczywiście super by było grać jak najwięcej koncertów, ale nie jesteśmy tak bardzo spragnieni i trochę zaspokoiliśmy. Tak. Trochę było tak, że zweryfikowaliśmy te piosenki przed publicznością, zanim je nagraliśmy. Mamy też jakieś utwory, ja mam jakieś takie solowe utwory, które chciałbym skończyć. Teraz robimy jeszcze coś nowego. Więc myślę, że pójdzie u nas trochę to w kierunku przygotowywania nowych rzeczy. Korzystania z tego, że siedzimy w domu i możemy jakby to robić. Mamy też cały sprzęt, którego potrzebujemy. Pytanie teraz o Hot Challenge tu. Co myślicie o tej akcji i czy wzięliście udział? Zostaliśmy nominowani. Co ja myślę? Co ty myślisz, Ala, o tym? Miałam taki moment, że już troszkę byłam tym przesycona i z każdej strony po prostu wyskakiwał ktoś ze swoją wersją. Tak, trochę mi to też zmęczyło. I trochę chyba już zgubiliśmy jakby sens w ogóle tego, jaki był zamiar tego. I nie wiem, czy to jest tak bardzo skuteczne. Mam nadzieję. Boją się. To dzień, czy już noc stajesz się obcy? Właśnie
ja bym chętnie widział jak najwięcej takich jakichś zaczepnych akcji, takich sytuacji, w których ludzie odpowiadają na swoje poszczególne challenge. Mhm. Więc właśnie wydaje mi się, że najważniejsze jest to, żeby jednak zrobić swoją rzecz i jednak właśnie pokazać się od takiej strony, żeby przetworzyć po prostu całą tą formułę na jakieś tam swoje własne działające już patenty, nie wiem, czy tak można określić, że wydaje mi się, że wtedy to jest najciekawsze. Hej, który to już będzie dzień, leżę w łóżku, teleleń, spada mi gorączka z bańki. Hej, jem truskawki, piję, śpię, test na COVID mówi nie, w challenge'ach foliarze ciarki. Kiedy to nie jest taka sztywna formuła, że po prostu beat, 16 wersów, po prostu i raperzy wjeżdżają, nie? Tylko, że właśnie wróćmy do góry nogami, pobawmy się trochę tym i zróbmy z tego... Tak. Nie było też regulaminu, który zobowiązuje cię do zrobienia tego. Słuchajcie, utwór Zagi, Niepokoje. Co myślicie o tym utworze? Bardzo fajny utwór. Bardzo lubimy Zagi, szczególnie za nasze jelenia. Ale ta piosenka też nam się podobała, więc chętnie posłuchamy kolejny raz. Tak. No bardzo się cieszę. Życzymy im powodzenia za chwilę. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, to koniecznie zasubskrybujcie. I co? Do zobaczenia w następnym wywiadzie.